równoległy w czystych kwintach jest niedozwolony. Ale coraz częściej spotykane równoległe pochody kwint wskazują, że to, co dawniej uważano za źle brzmiące, uznano z czasem za dobre i celowe. Zapraszamy na praktyczny kurs harmonii na podstawie podręczników Kazimierza Sikorskiego. Podczas naszego kursu dowiesz się, skąd wzięła się harmonia, jak sprawnie łączyć ze sobą akordy we wszystkich przewrotach, co to jest triada, dźwięki obce, opóźnienie, figuracja, modulacja, alteracja, progresja, enharmonia, co to jest akord naturalny, dźwięki przejściowe, pomocnicze, dźwięki zamienne, wyprzedzające, dźwięki oderwane i jak można je zastosować. Nie zapomnijmy także o zboczeniach. Zapraszamy!